Panie marszałku, panie minister, na początek chciałem zapytać, czy to prawda, że resort pracy utajnił stopę bezrobocia za miesiąc styczeń? Przecież państwo te dane macie już w dniu 1 lutego. To wszystko jest online z powiatowymi urzędami pracy. I rozumiem, że to utajnienie ma ewentualnie służyć temu, żeby nie przykrywać sukcesu, w cudzysłowie, pana premiera Tuska, jeżeli chodzi o negocjacje brukselskie. Z informacji, które do mnie dotarły, ta stopa bezrobocia po styczniu wynosi około 15%, a więc w przeciągu miesiąca stycznia wzrosła o 1,5 punktu procentowego. Proszę państwa, mówimy tutaj bardzo często, odwołujecie się państwo do tego, jak źle jest na Zachodzie, ale proszę państwa, gdybyśmy doliczyli do naszej armii bezrobotnych, która w tej chwili wynosi już 2 300 000 ludzi, ponad 2 miliony ludzi, które są za granicą, to przecież w Polsce by była rewolucja. W Polsce by była rewolucja. Więc proszę nie porównywać tego sprzed okresu 2004 czy 2005 roku, bo to są dane nieporównywalne. Nieporównywalne. W żaden sposób. Druga kwestia. Mówimy o wskaźniku bezrobocia w styczniu tego roku. Proszę państwa, przecież państwo mieliście dane statystyczne dotyczące poziomu wzrostu gospodarczego, bardzo niepokojące, w połowie poprzedniego roku. Przecież w połowie poprzedniego roku wzrost gospodarczy wynosił już po drugim kwartale niewiele ponad 2% PKB. A przecież wiadomo, że nowe miejsca pracy w polskiej gospodarce powstają przy 4% wzroście PKB. A więc jak jest połowa tego, to wiadomo, że rynek pracy będzie w dramatycznej sytuacji. Co od połowy tamtego roku państwo zrobiliście, aby przy pomocy aktywnych form ograniczenia bezrobocia próbować choć troszeczkę poprawić sytuację na rynku pracy? Otóż pani sama przyznała, że ministerstwo dysponuje danymi za poprzedni miesiąc w ciągu 3 dni roboczych następnego miesiąca. A więc już we wtorek te dane pan poseł Babalski dane już ze swojego województwa ma. Te dane państwo macie. Dzisiaj dzięki Bogu jest czwartek i państwo ich nie upubliczniacie, bo bezrobocie w styczniu najprawdopodobniej wzrosło o 1,5 punktu procentowego. I ogłoszenie dzisiaj przez Ministerstwo Pracy, że wskaźnik bezrobocia za styczeń osiągnął prawie 15%, no byłoby przykryciem, bardzo złą informacją co do toczących się negocjacji w Brukseli. A przecież całe media są nastawione, żeby jutro transmitować sukces pana premiera, a nie czarne informacje z rynku pracy. I dlatego, właśnie dlatego osuwa się ta informacja. Więc bardzo proszę, żeby nie oskarżać mnie o demagogię, bo zawsze jestem odpowiedzialny za słowo i pani potwierdziła pośrednio to, co mówiłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie marszałku, pani minister, Wysoka Izba. 2 miliony Polaków jest poza granicami kraju. Z tego 80% stanowią ludzie młodzi. W Polsce bezrobocie przekroczyło liczbę 2 200 000. Wiemy, że co drugi młody człowiek jest bez pracy. 1 000 000 ludzi jest na umowach śmieciowych, 1 000 000 młodych ludzi. Mówimy coraz częściej i głośniej o pokoleniu 1 000 złotych. To ci, którzy pracują na tak zwanych umowach śmieciowych. Sytuacja tak naprawdę jest dramatyczna. O tym mówią liczby. To są fakty, z którymi my, jako parlamentarzyści, powinniśmy się zmierzyć. A tymczasem, gdybyśmy popatrzyli na program Plan Pracy Sejmu w styczniu, nie było w naszym programie ani jednej ustawy gospodarczej, ani jednej ustawy, która zmieniałaby porządek prawny i dawałaby szansę przedsiębiorcom na to, żeby nie upaść. W ubiegłym roku w Polsce upadło ponad 950 firm. Analitycy rynku gospodarczego mówią, że w tym roku ta liczba będzie zwiększona o ponad 50%. A więc jakie szanse są przed młodymi ludźmi? Co my jako państwo mamy im do zaoferowania? Młodzi, ambitni ludzie kończą studia i trafiają na bezrobocie.
Coraz powszechniejsza wśród młodych, bezrobotnych ludzi jest depresja. Strach przed wyjściem z domu, strach przed kolejnym odrzuceniem. Co ofiaruje im państwo Donalda Tuska? Spory światopoglądowe, zastępcze tematy. A tymczasem każdy dzień przynosi tym młodym ludziom ból. Ja chciałabym zapytać, czy pani minister, jako przedstawiciel rządu, mogłaby wskazać, jakie projekty gospodarcze, które ruszyłyby naszą gospodarkę, które dawałyby szansę na znalezienie pracy, które generowałyby nowe miejsca pracy, ma rząd, który dzisiaj pani minister reprezentuje. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Ale wrócę na chwileczkę do problemu młodej rodziny, bo bezrobocie w największym stopniu uderza właśnie w młodych ludzi, młode rodziny, wśród których bezrobocie jest największe. Pani minister, czy pani wie, że co trzecie polskie dziecko rodzi się już w biedzie? 132 tysiące rodziców, którym się urodzi dziecko w 2013 roku, otrzyma dodatek socjalny dla najbiedniejszych. Ten dodatek 1 000 zł. Tych dzieci urodzi się w 2013 roku 390 tysięcy, a więc 35% od razu wejdzie w sferę ubóstwa. Dochód tych rodzin nie może przekroczyć kryterium dochodowego, które wynosi 539 zł. Czy jest zgoda polskiego rządu na taką sytuację? Co rząd w takim razie proponuje? Przypomnę, czy rząd pamięta o tym, że Polska wśród krajów Unii Europejskiej ma utrwalone na końcowych miejscach pozycje, jeżeli chodzi o ubóstwo dzieci? Za nami jest tylko Bułgaria i Rumunia. Polskie zasiłki są na żenująco niskim poziomie. To wstyd rządu, który w świetle kamer uznaje rok 2013 rokiem rodziny. To kpina z polskiej rodziny, a nie rok rodziny.